Serdecznie witamy na Placu Wolności w Wałczu na spotkaniu z Markiem Niedźwieckim. Stało, że trafił do radia, kiedy te talenty radiowe odkrył w sobie, jakie były ważne chwile w jego karierze, bo to już trochę lat jest, kiedy przemawia do nas w sposób bardzo osobisty, niezwykły przez radio. I pozwolą Państwo, że może zacznę od tego, żeby zapytać Marka, jak się czuł wczoraj podczas listy przybojów z Wałcza. Bo Państwo widzą Marka w akcji, jak on te piosenki puszcza, jak z Państwem jest, jak padają te różnego rodzaju życzenia. Ale okazuje się, że dla Marka to nie jest taka bardzo wygodna i komfortowa sytuacja, bo on jest typowym samotnikiem, introwertykiem, człowiekiem, który najlepiej czuje się w radiowym studiu, kiedy ta magia radia jest taka pełna. A to są sytuacje, kiedy jesteś po prostu absolutnie na świeczniku, ludzie na ciebie patrzą, czegoś od ciebie chcą, bo zawsze chcą, a to zrobić zdjęcie, a to sobie zrobić z tobą, dostać twój autograf, prawda? Takie sytuacje, które są związane z listą przebojów w terenie, ty już jakby je opanowałeś. Wiesz, jak się w takich sytuacjach zachować, ale za każdym razem myślę, że jest to jakieś wyzwanie dla ciebie. Dzień dobry Państwu. W pierwszych słowach mego listu chciałem powiedzieć, że ci z Państwa, którzy wczoraj byli na liście, mieli okazję zobaczyć ostatnie takie wydanie listy przebojów programu trzeciego, ponieważ od tej pory postanowiłem być asertywny i powiedziałem dyrekcji, że musi znaleźć sobie kogoś młodszego do pokazywania. Ja już nie. Na dodatek za 2 dni lecę w długą podróż do Australii, więc trochę mnie nie będzie. Trochę odpoczniecie od mojego głosu. Piotr Baron będzie miał kupę roboty, bo LP3 i listy, z tym, że pewnie podzieli się troszkę LP3 z kolegami z redakcji z Myśliwieckiej 357. No i 6 tygodni minie i wrócę, ale już nie będę jeździł na takie lokacje, dlatego że to rzeczywiście jest kompletnie coś innego. To nie jest ta audycja i myślę, że 3 audycje tego typu, takie z rzędu, a tak się teraz zdarzyło, bo byliśmy w Darłówku, dzisiaj jesteśmy tutaj, a za tydzień Piotr jest we Wrocławiu. Chyba trochę psują wizerunek tej audycji, bo jednak radio jest intymne. To, co mówiłeś, że radio jest tym teatrem wyobraźni, to ja bym wolał, żeby to tak pozostało. I widzę to zresztą czasami, kiedy mamy dni otwarte w Trójce, w wrześniu, jak już tak zwykle to się zdarza, i przychodzą ludzie, to część ludzi jest rozczarowana tym, co widzi, dlatego że radio jest intymne, radio jest teatrem wyobraźni, każdy sobie je wyobraża inaczej, a kiedy przyjdzie się do radia i zobaczy, jak ono wygląda od tamtej drugiej strony, to już na zawsze to zostaje jako obraz w głowie i potem, kiedy włącza się radio, to widzi się jednak to studio, realizatora, prezentera, telefonistkę, Helenkę i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ja jednak jestem tym aktorem teatrze wyobraźni i tak bym chciał, żeby to już zostało. Jakie były moje początki, to się zdarzyło... Ale moment, bo ja jeszcze chcę wejść w słowo. Ja jestem naprawdę, proszę Państwa, zmartwiony, że te słowa padły, że to była ostatnia lista, bo to są słowa powiedziane wobec Państwa, wobec świadków i nie będzie łatwo Marka namówić do tego, byśmy znowu gdzieś pojechali. Ja jestem z kolei... Jedźcie. Ja jestem fanem tych wyjazdów, bardzo lubię relacje z naszymi słuchaczami, a Marek pełni tutaj specyficzną rolę, kogoś takiego, kto uruchamia właśnie ten taki radiowy sznyt w czasie tych spotkań. I myślę, Marku, popatrz, ile razy pracowaliśmy w takich warunkach, ty pracowałeś, kiedy pogoda, jedna z list w Augustowie, proszę Państwa, była w takich warunkach, że deszcz padał poziomo. Po prostu wiatr i deszcz był taki, że zwiało prawie Marka ze statku, na którym listę prowadził. Mnie jak nie, ale Michała Jakubika, który realizował w takim namiociku jak ten, i nagle zobaczyliśmy, że ten namiocik odlatuje. Ja byłem na statku. Statek zaczął tonąć, no bo jak ten deszcz padał poziomo, nie dało się z tym nic zrobić. Ile tych list było wyjazdowych, ty liczyłeś? Bo Szklarska Poręba to gdzieś przetarła szlak. I później te spotkania twoje właśnie przy okazji listy przebojów ze słuchaczami, no praktycznie chyba nie ma takiego województwa w Polsce, gdzie byś nie był. Nie, no nie przesadzaj. Właściwie zaczęło się od Szklarskiej Poręby i myślę, że to było jakieś 15 lat temu.
A wcześniej nie robiliśmy takich list wyjazdowych. No czasami na zasadzie wyjątków lista z Długiego Targu w Gdańsku albo przy okazji festiwalu w Sopocie lista z Sopotu, ale tak naprawdę takie wyjazdowe specjalnie organizowane po to, żeby się pokazać z radiem gdzieś w terenie, to była Śląska Poręba. Potem Augustów, który jakoś dość nieszczęśliwie, chociaż jedna była absolutnie udana. To jest tak, że nie ma na to specjalnej recepty, która lista wyjdzie, a która nie wyjdzie. Wczorajsza moim zdaniem wyszła fajnie, zresztą mam sygnały z Warszawy, że było nieźle, że tego się słuchało, że to płynęło, że to było fajne. Zastanawiam się, jak długo jeszcze słuchacz chce mieć taki program, w którym głównie są życzenia dla znajomych, których słuchacze nie znają przecież. Bo to jest bardzo określona sytuacja. I jeżeli to się dzieje raz do roku, czy raz na pół roku, to jest okej. Okay. A jeżeli to się dzieje trzy razy z rzędu, to nie wiem, ilu słuchaczy napisze do mnie listy: panie, weź pan już przestań robić te listy wyjazdowe, bo takie też listy czasami przychodzą. Ale więcej jest zaproszeń. To już. A to tak. Zaproszeń jest bardzo dużo i właściwie przed chwilą pan mnie tutaj zapraszał do Szczecinka. Powiedziałem, że do miast, które są zdrobnieniami, nie jeździmy. Do Szczecina tak, ale Szczecinek to już odpada. Oczywiście to w żartach, ale no nie możemy jechać do kogoś, kto nas zaprasza bardzo serdecznie i chce nas ugościć i oczywiście bardzo fajnie, żeby uświetnić wydanie płyty lokalnego wykonawcy, który wydaje swoją płytę. No bo to naprawdę nie o to chodzi. To przy takiej okazji jak dzisiejsza fajnie jest tutaj być, no bo to chodzi o naszą akcję wspólną przecież. Biegam, bo lubię. Tak jak ja mówię, nie biegam, bo nie lubię. Albo siedzę, bo lubię. No to wtedy tak, bo wtedy to ma sens, ma jakieś drugie dno. Natomiast po to tylko, żeby przyjechać i pokazać się, że jesteśmy tutaj o to, to nie ma moim zdaniem żadnego sensu. W ogóle radio się bardzo zmieniło, bo przecież ja pamiętam czasy lat 70., kiedy na przykład Lato z radiem nie jeździło po Polsce, po prostu była audycją radiową. A tutaj za tydzień wam się zwali całe Lato z radiem, między innymi z zespołem Perfect, no to bardzo fajnie jest, no bo to jest dotknięcie tego, czego na co dzień słuchamy. Okazało się, że w ogóle nie odpowiedziałem na twoje pytania, a już pół godziny mówię, ale Misiek obiecał mi, że to będzie spotkanie pod hasłem pół godziny, pół prawdy. Bo Michał prowadzi audycję Godzina Prawdy. No i obiecał mi pytania w stylu, kiedy zaczęła się moja inicjacja seksualna, prawda? Tak. No ale nie, jest jeszcze za wcześnie. Pierwszy pocałunek. Tak, to może kiedy indziej. Zrobimy to w zaciszu radiowym. Natomiast jakby tak policzyć naprawdę, to moja przygoda z radiem zaczęła się 41 lat temu. Dlatego, że to było studenckie radio. Politechnika Łódzka, ja byłem studentem budownictwa i architektury. No i na pierwsze wezwanie radia zgłosiłem się do studia radiowego, to mógł być październik albo listopad 1973 roku, bo wtedy zacząłem studia. Czyli to już jest 41 lat. Oczywiście najpierw było studenckie radio, potem Łódzka Rozgłośnia Polskiego Radia, potem Jedynka, gdzie byłem współprowadzącym studio Gama. No i potem stan wojenny i w stanie wojennym już tyle razy opowiadałem, a na dodatek, jeśli mają Państwo książkę, to tam to też jest. Dostałem po prostu propozycję, żeby prowadzić listę w Trójce. No i poczułem się jak ktoś, kto wygrał, ile dzisiaj jest, 15 milionów do wygrania? 15 milionów. No bo to było tak, że człowiek sobie marzy, pochodzi z małego miasteczka, z małych miasteczek, wsi i osiedli, tak jak ja, Szadek, 2,5 tysiąca mieszkańców i nagle dostaje propozycję od najważniejszej stacji radiowej wtedy w Polsce, żeby robić najpoważniejszą audycję albo jedną z najpoważniejszych, bo Andrzej Turski, już świętej pamięci, wymyślił sobie, że w dobrym radiu powinna być lista przeboju, najlepiej w sobotę o godzinie 20, bo tak się zaczęło, w sobotę o 20 była lista, do 22, nawet na początku do 22.05, bo to były czasy, kiedy nie było jeszcze serwisów informacyjnych. Ostatnio zadałem pytanie, kiedy te serwisy weszły? W 91 roku. Czyli jeszcze przez 9 lat nie było reklam w Trójce, nie było serwisów informacyjnych. Lista kończyła się o 22.05. I pamiętam, jak dostałem list
z więzienia w Potulicach, to niedaleko tutaj gdzieś, koło Bydgoszczy, gdzie więźniowie napisali, żeby kończyć listę o 20, bo u nich wyłączają radiowęzeł o 22 i nie wiedzą nigdy, co jest na pierwszym miejscu. Bo ja zawsze pierwsze miejsce przedstawiałem tuż po 22. Potem się tak zdarzyło, że odwiedziłem to więzienie w Potulicach. Też niezwykłe wtedy wrażenia. Praca w radiu daje takie możliwości, że poznaje się wielu ludzi i ma się możliwości zobaczenia, nie wiem, jak wygląda Huta Julia od tamtej strony, albo jak wygląda cokolwiek. No takie rzeczy, które normalnie człowiek nie wchodzi z ulicy gdzieś tam do Mennicy Państwowej na przykład, a tu jako pan Marek z radia zawsze mam tę możliwość i ten przywilej, że pozwalają mi dotknąć tego, co na co dzień jest niedotykalne. Tak szybko powiedziałeś o tym radiu studenckim, ale ze studentami to jest tak, że albo zapisują się do jakichś sekcji sportowych, albo idą na zajęcia, wiesz, taniec, balet. Dlaczego ty radio wybrałeś? Skąd był w tobie taki pomysł, że radio to jest to, co cię zainteresuje? Ja byłem też, tańczyłem też, może nie w balecie, ale w takim lokalnym zespole pieśni i tańca Szadek. Grałem na akordeonie jako młodziak ze szkoły podstawowej. Ale nie, poważnie to tak było, że ja się wziąłem ze słuchania radia. Ja byłem fanem radia od początku. To radio takie z tym magicznym zielonym oczkiem było czymś niezwykłym. Czasami lubiłem wieczorem szukać po skali radiowej i zatrzymywać się na stacjach, które mówiły do mnie jakimś dziwnym językiem, którego ja nie rozumiałem, albo słyszałem muzykę, która była mi kompletnie nieznana i czekałem chwilę, bo radio jest niezwykłe. Kiedyś ktoś mi zapytał, co to jest radio? No ja powiedziałem, że radio to jest takie urządzenie, że tak naprawdę nie wiadomo, co będzie za 3 minuty, no bo tyle mniej więcej trwa piosenka. I to jest coś takiego, że nawet jak nam się nie podoba ten utwór, który w tej chwili gramy, to czekamy, bo może następny to będzie fajny taki, który jest naszym ulubionym utworem i chcemy go posłuchać. I tak jak mówię, ja byłem fanem radia w tych latach 60. Mieszkałem w małym miasteczku, gdzie nie było poza radiem żadnych rozrywek, poza jeszcze kinem Rolnik i biblioteką. No i wtedy właśnie w tej jedynce była audycja Popołudnie z młodością, w której pracowali Piotr Kaczkowski i Andrzej Tulski i Kuśka Szabłowska. Mógłbym tu jeszcze długo wymieniać. I to była taka audycja, która była dla mnie, bo ja byłem wtedy młody, miałem kilkanaście lat, audycja się nazywała Popołudnie z młodością. I ja wtedy wsiąkłem, wpadłem. Znaczy, wydawało mi się, że to jest coś takiego, że nie marzyłem o tym, żeby być kosmonautą, tylko marzyłem o tym, żeby jak dorosłem pracować w radiu. I to było takie marzenie, z którym się nie chwaliłem specjalnie, bo tak naprawdę jakie ja miałem szanse? Żadne. Ale pomalutko, małymi krokami zacząłem sobie to analizować. Pierwsze były studia w Politechnice, gdzie wiedziałem, że tam jest radio studenckie i że tam mogę po prostu spróbować. Jeśli mi się to... Jaki kierunek studiowałeś? Budownictwo i architekturę. Budowlaniec po prostu. Ale to dlatego, że wydawało mi się, że to będzie najłatwiej się dostać. A wiedziałem, że jak się dostanę, to pójdę do pracy w radiu studenckim. Więc to było takie świadome wybieranie. Nie chciałem wybierać mechaniki czy studiów medycznych, bo to mnie nie interesowało. Ja wiedziałem, że muszę skończyć studia, bo wtedy był wymóg, żeby pracować w radiu. Trzeba było mieć wyższe studia skończone. Nieważne jakie. Trzeba było mieć tym magistrem. A ja zostałem nawet magistrem inżynierem. Więc to był świadomy bardzo wybór i szukanie drogi do tego pierwszego radia, czyli do studenckiego. Zgłosiłem się na ten pierwszy nabór, że tak powiem, i zacząłem tam pracować od razu, jeszcze tej jesieni 73 roku. To się potwierdziło, twoje wyobrażenie o pracy w radiu i tęsknota za tym, w konfrontacji z takimi realiami, jak takie radio studenckie wyglądało, poczułeś się jak ryba w wodzie. Znaczy, to radio było bardzo siedmiężne. To wszystko było na zasadzie odkupienia sprzętu, którego już nie używało Polskie Radio w Łodzi. Wszystko było nie takie, jak myślałem, że powinno być, ale myślałem sobie, że w tym dużym radiu będzie trochę inaczej. I potem te pierwsze moje podróże do Warszawy, żeby zobaczyć, jak wygląda Trójka, jak wygląda Jedynka, też mnie rozczarowywały. I spotkania z ludźmi, z głosami, bo to jest tak, że jak już sobie wyobrażasz ten głos,
potem nagle widzi, że to jest ktoś zupełnie inny. Zupełnie inaczej sobie wyobrażałem prezenterów, których potem poznałem. Zupełnie inaczej sobie wyobrażałem, jak wygląda studio i jak ono potem, w jaki sposób je zastałem. Wydawało mi się, że studio powinno być intymne, a ci z Państwa, którzy byli na dniu otwartych, na dniu otwartym Trójce, wiedzą, że nasze studio jest ogromne. Trudno się stwarza na taką intymną atmosferę. Ja ją stwarzam przez zapalenie lampy, która ogranicza mi to studio do takiego małego, zamkniętego, do takiej małej, zamkniętej przestrzeni i w tym się czuję dobrze. Słuchawki poza tym też ograniczają i to jest ten moment, kiedy ja nie mówię tak jak teraz do Państwa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tylko ja mówię do tego jednego słuchacza, który mnie odbiera po tej drugiej stronie. Bo to jest właśnie, myślę, wartość radia, że przecież my nie występujemy do milionów, tylko występujemy do konkretnego słuchacza, który jest po drugiej stronie. Teraz była kwestia, jak stworzyć swój radiowy wizerunek, prawda? Trafiłeś do radia, gdzie było wielu prezenterów muzycznych. Wielu było dla ciebie mistrzami, jak chociażby Piotr Kaczkowski, prawda? Jak stworzyłeś ten swój niepowtarzalny wizerunek? Jak wybrałeś muzykę, która z tobą jest kojarzona? Ja znaję takie stwierdzenie, róbmy swoje, to co wymyślił Wojciech Młynarski. Właściwie nikogo nie chciałem naśladować. Ja nie chciałem być drugim Piotrem Kaczkowskim, nie chciałem być drugim Wojciechem Manem, czy Markiem Gaszyńskim, czy Witoldem Pogranicznym. Oni wtedy wszyscy pracowali w Trójce. Ja byłem okropny wtedy, tak myślę. Teraz jak słucham starych taśm, to po prostu jestem zażenowany poziomem prezentacji i moim głosem. Na szczęście głos mi się mocno obniżył, ale to są lata pracy. Very white, save my life. Natomiast no, chciałem być jak Casey Kasem, taki amerykański prezenter listy przeboju, na którego audycjach się wychowywałem, który był dla mnie takim ideałem prezentera, który dużo mówił konkretnych informacji. Nie był takim DJ-em, bawitamkiem. Był bardzo konkretny, poukładany oktondotą. I zacząłem, pierwszą listę chciałem tak zrobić. I wtedy był realizatorem listy Marek Dalba. No i on mi po tej audycji powiedział, że to jest nudne i że to w ogóle nie ma sensu, że to się nie uda. Nie będziesz taki, musisz być inny. I to właściwie on mi myśli, to kim ja miałem być w liście przeboju. W audycji autorskiej jestem inny, jestem wyciszony, jestem spokojny, nie szaleję z dowcipami. Natomiast na liście przeboju czasami bywałem wesołym rąkiem, no bo od tego wymagała sytuacja. Chociażby lista prowadzona z wymyślonej kawiarni w Tyś, którą to Marek wymyślił. I ludzie szukali tej restauracji w Warszawie, bo mówiliśmy, że to na Puławskiej. No, takiej restauracji nie było. To była kreacja, właśnie taki teatrzyk radiowy, taka zabawa. Ja po prostu jestem sobą. Ja nie jestem inny na antenie. Nie. I tutaj do Państwa rozmowa. Jestem zawsze taki sam. Nie wchodzę na antenę i nie mówię, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, to ja, wasz wesoły DJ. No bo to jest też kreacja. Może się to komuś podoba. W wielu komercyjnych stacjach tak się to wykonuje. Ale ja myślę, że Trójka nadal jest tym radiem, które ma ludzką twarz i ja czasami mówię 2 minuty na antenie, bo jest taka potrzeba, bo realizator mówi mi, mów, bo mi się zawiesił dalet. To jest program, z którego odtwarzamy muzykę, no i ja wtedy mówię. I myślę, że to jest największa sztuka, żeby nie ugotować się wtedy, żeby mieć coś do powiedzenia przez 2 minuty, nie tylko podawać adres i nie wiem, mówić o pierdołach. Trzeba to zagospodarować. Myślę, że to nadal w Trójce tak jest, że audycje autorskie są właśnie takie. A jak byś określił ten rodzaj muzyki, który ty podajesz słuchaczom? Bo wiadomo, że tu są różne nazwiska kojarzone przez Państwa z określoną muzyką, prawda? Tak jak Wojtek Mann, który lubi ten amerykański gdzieś stary rock, jak Ojnacki Janek, który smakuje bluesa, prawda? Czy Piotr Kaczkowski, który nierozerwalnie kojarzy nam się z Led Zeppelinem i z Pink Floydem. A ty też stworzyłeś pewien taki rodzaj muzyki, który jest z tobą kojarzony, prawda? Czy poszedłeś za własnym gustem?
Tak, oczywiście. Jak w swoich audycjach gram tylko te utwory, które chcę zagrać i tylko tych artystów, których lubię. Nikt mi nie narzuca niczego, ani też ja nie daję się namawiać na to, żeby coś zagrać, tylko dlatego, że wypada albo warto, albo mamy taki układ, że płyta jest ze znaczkiem trójki. Jeśli ja się z czymś identyfikuję, to gram. Mam bardzo pojemny głos muzyczny, nie da się ukryć, bo lubię Abbe i lubię Pink Floyd, co wydawałoby się, że to się wyklucza. I myślę, że też jest sztuką zrobienie audycji takiej, żeby te utwory obok siebie znalazły się i żeby to nie brzmiało źle. Ale to już, jest inna sprawa. Kiedy ja zaczynałem pracę w Trójce, 82 rok, to mówiłem, że radio, polskie radio jest takie, jaki jest głos prezenterów, dlatego że każdy z nas musiał sobie te płyty załatwić, kupić, przegrać i pokazywać je na antenie. Potem w 90-tych latach, kiedy weszły duże wytwórnie fonograficzne, no to oni zadbali, żebyśmy my mieli już taki pełen wachlarz muzyczny. Natomiast wcześniej ja musiałem kupić płytę Kenny Logginsa, czy Davida Bowiego, czy Eltona Johna, żeby ją przedstawić w radiu. W związku z tym, jeśli na przykład nie lubiłem muzyki reggae, no to jej nie grałem. Skąd to? To jej nie grałem akurat, no. No chyba, że był to jakiś killer absolutny, tym Bob Marley, no to ale to było tak, że to grali wtedy wszyscy, to już nie było żadnego problemu. Także to tak jest i to nadal się nie zmieniło, że prezenterzy w Trójce grają swoją ulubioną muzykę.